Cześć wszystkim. Dzisiaj instaluję Ubuntu 23. Nie wiem, czy to jest dziesiątka, czy nie jest to dziesiątka, ale instaluję nowsze na stacji roboczej HP Workstation Z600. Powiem wam szczerze, że trochę to pozmieniałem. Oczywiście latareczka standard. Dorzuciłem Nvidia Quadro. Będzie służyła jako akcelerator graficzny. Karta Wi-Fi się nie zmieniła. Radeon Pro W6400 poszedł na samą górę do slotu razy 8 razy 4. Standard. Wentylatorki. No tu może tak poświecę. Wentylatorki ładnie się kręcą. Mamy dwa procesory, 48 GB RAMu, czego chcieć więcej. Dużo osób pisało, że ta stacja to totalny złom, że powinienem to wywalić. No, powiem wam szczerze, nie powiem szczerze, że powinienem to wywalić, bo to działa. No, ludzie, powiem wam tak, ja nie idę w najnowsze platformy, dlatego że tam jest Microsoft Pluton, tam będzie w ogóle ograniczenie wszystkiego chyba, na czym tylko można ograniczyć użytkownikowi życie. Tam dojdzie jeszcze sztuczna inteligencja w procesorach, to już w ogóle będzie ograniczenie, bo ta SI będzie mogła przejąć kontrolę nad waszym komputerem, gdy was nie będzie obok niego, bo komputer sobie wykryje, czy jesteście obok komputera i używacie komputera, czy nie jesteście, i on przejmie sobie kontrolę, po prostu wasze uprawnienia administratora zostaną odsunięte na bok. To jest już faktem, o tym już się mówi na anglojęzycznych forach internetowych, wystarczy sobie poszukać. Mi już się nie chce, kurde, wam podsyłać linków do tego, bo już wiele osób pierdzieli, że to, co ja wygaduję, to są fake newsy, że to niesprawdzone informacje. Ja powiem szczerze, gówno prawda. Bo to się dzieje, sobie migamy, pek, 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 pek. I niestety ja sobie zamierzam się ewakuować na trochę starszą platformę, gdzie tutaj nic się nie stanie. Tak, kosmici też tu byli, nie bili. Kosmici też tu byli. No i powiem, fajnie jest, powiem wam szczerze, mieć taką wyjebaną w kosmos platformę. Mamy tutaj oczywiście ramy ECC Samsunga dedykowane do stacji roboczej HP Workstation Z600. Powiem szczerze, że jestem fajosko zadowolony, że mogę się bawić czymś takim. I ta karta ma po prostu służyć jako dodatkowy taki akcelerator wspomagający obróbkę wideo i tak dalej. Czyli jak na przykład oglądacie YouTube'a w 1080p, to ma wspomagać właśnie. A ta karta sobie w zupełności pomoże, ale w Linuxie można łączyć tą z tą i nic się nie dzieje. A bynajmniej czytałem, że nic się nie powinno dziać. No dobra, to na razie będzie tyle. Dalej wam pokażę, jak już będzie po wszystkim. Będziecie mieli nagrane z pulpitu.